Witajcie moi drodzy, witam was na kolejnym goleniu. Mam nadzieję, że wielowątkowość dzisiejszego odcinka mnie nie pokona i postaram się to dzisiejsze golenie przedstawić wam tak jak sobie w głowie zaplanowałem, a produkty, które mam wam do pokazania, uważam, że są w mojej ocenie choć może niezauważalne, choćby gdzieś przemilczane, to właściwości i jakość golenia, jaką dają, no mnie zachwyciła i stwierdziłem, że muszę nakręcić z tym odcinek, muszę wam to pokazać, ponieważ no, produkt warty pokazania. Więc dopijam moją popołudniową Amandę i zabieram się już za golenie. Więc tak, film należałoby zacząć od tego, że muszę z tego miejsca podziękować przede wszystkim Maciejowi, który zdecydował się oczywiście już jakiś czas temu, bo dzisiejszy film jest wypadową, że tak powiem, gdzieś tak akcji, która odbywała się pół roku temu. Maciej na forum golarze.pl, tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam ekipę oczywiście, zrobił taką akcję Oddam i napisał w swoim ogłoszeniu, że kupił sobie kilogramowy blok mydła Cella i tak naprawdę nie jest w stanie tego w życiu tak naprawdę zużyć, bo chciałby się pogolić czymś innym niż tylko Cellą, i zrobił taką akcję, że pokroił tą Cellę na 40-50-gramowe takie, powiedziałbym, plastry z tego mydła. No i dzięki Bogu zdążyłem się załapać na taki plasterek 50-gramowy, za co ci bardzo dziękuję. A historia zaczyna się również w momencie mojego zakupu właśnie tego oto czerwonego tygielka Cella Crema da Barba. I gdy zacząłem szukać opinii, szukać tego, co ludzie mają na temat do powiedzenia na różnych forach, czy to zagranicznych, czy na naszych krajowych, czy to brzytwa.org, czy właśnie golarze.pl, no to zdania były jednoznaczne i ja również je podzielałem, że mydło w swej prostocie, cenie i tego, co daje podczas golenia, jest fenomenalne. Wiadomo, zapach to kwestia indywidualna. Ja osobiście zapach migdałów bardzo lubię w goleniu. Jest to coś innego niż jakaś pralniowa świeżość lub jakieś cytrusy lub jakieś morskości, które są bardzo pospolite. Tutaj akurat mediolańska Cella robi to od 1899 bardzo dobrze, ale zaczęły się, powiedziałbym, różne takie tematy na forach zagranicznych, przede wszystkim na temat tego, że Cella w tyglu jest gorsza od Celli w bloku, bo tak oni ją nazywają, Cella w bloku jednokilogramowym. I ja dzięki tutaj Maćkowi właśnie chcę wam ją dzisiaj zaprezentować. U mnie mieści się ono w takim oto, powiedziałbym, plastikowym tyglu pomydle, które bądź co bądź już zużyłem. Było to mydło o zapachu weneckiej skóry, więc ci co wiedzą, to wiedzą, ale tutaj nie o to chodzi. Przełożyłem, zobaczcie, zrobiłem sam taką ładną etykietę na tygielku i przełożyłem mój, że tak powiem, plasterek, który Maciej odkroił, przełożyłem przegniotłem po prostu kciukiem i zacząłem sobie czytać na temat tego po forach na temat tych dwóch mydeł i wychodzi na to wniosek, że wręcz dochodzi do kłótni zwolenników Celli w bloku, którzy kategorycznie twierdzą, że są to dwa różne produkty, gdzie Cella zarzeka się, że są to dwa takie same produkty, tylko że ten jest w tygielku, a ten jest po prostu w bloku. Jest to wersja barberska, gdzie po prostu kupuje się cały kilogram i używa się go no ładnych kilka lat lub rok, cały rok na okrągło, jak to w salonie fryzjerskim, powiedzmy we Włoszech, gdzie jednak ludzie hołdują sobie tej tradycji i chodzą na golenia regularnie do swojego barbiere. Więc po pierwsze, ja postaram się porównać to dla was, pokazać to
jakie ja mam odczucia na ten temat, podzielić się z wami, byście mogli zobaczyć. Składy tych mydeł obydwóch są takie samo, są takie same, ale na pewno różnica jest zauważalna w zapachu. I zapach, jeśli chodzi o tygiel, o ten mały słoiczek, w mojej ocenie jest bardziej słodki, bardziej powiedziałbym taki właśnie migdałowo-waniliowy. Nawet moja żona, która, jak wiecie, kobiety mają troszeczkę silniejszy zmysł powonienia, zapytałem ją o to właśnie, czy czuję różnicę, bo ja wyczuwam bardzo wyraźnie, że Cella w tym małym tyglu czerwonym jest o wiele bardziej słodka, powiedziałbym, taka bardziej, no bardzo, bardziej taka olejkowa niż właśnie ta w tyglu, niż ta w bloku. Ta w bloku powiedziałbym, że jest właśnie bardziej subtelna, bardziej delikatna, bardziej mydlana niż ta w tym czerwonym tygielku, mniej słodka przede wszystkim, co zapewne będzie się przekładało podczas budowania piany na to, że ten zapach nie będzie nas tak aż otaczał i nie będzie miał miejsca, tak jak wielu ludzi mówiło lub dzieliło się swoimi wnioskami, że będzie on aż tak przytłaczał i nudził się z czasem. Tutaj myślę, że Cella w bloku naprawdę jest inna pod względem zapachu. Jeśli chodzi o konsystencję, również w mojej ocenie się różni, ponieważ zobaczcie, to mydło jest też miękkie, ale bardziej, powiedziałbym, jest takie bardziej grudkowe. Nie wiem, czy to dobrze widać. Ma takie grudki i takie, powiedziałbym, troszeczkę innej jest tej konsystencji niż ta crema da barba tutaj. Powiedziałbym, że to jest troszeczkę twardsze, a przede wszystkim nie mające tych grudek i takiej innej konsystencji. Troszeczkę, powiedziałbym, bardziej zwarta jest ta niż ta. Takie ja odniosłem wnioski, ale największa różnica w mojej ocenie tutaj, jeśli chodzi o samo golenie, no tutaj jest to różnica. I może przejdę do tego za chwilę, ponieważ to jest dobry moment, żeby tutaj się nie rozwijać za bardzo, a troszeczkę ukrócić już ten wstęp. Będę wyrabiał dzisiaj mydło Cella z bloku pędzlem Semogu, jeśli się nie mylę, w wersji premium. Oczywiście jest to Włosie, bo sam produkt według mnie jest bardzo, bardzo premium. Jest to model 820 lub 830. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Myślę, że to jest 820. Więc przed goleniem użyję oczywiście tego żel Prebarba. Po goleniu użyję oczywiście oczaru wirgińskiego z ogórkiem. I po samym już goleniu na zwieńczenie użyję wody po goleniu Cella. I teraz tak, drugim produktem, którego jeszcze nie było, którym będę chciał się wam przede wszystkim pochwalić, ale też jest to moje osobiste odkrycie. Odkrycie tego roku, ponieważ kupiłem tą maszynkę naprawdę przez ogromny przypadek na licytacji na naszym portalu krajowym Allegro. Dosłownie za kilka złotych i stwierdziłem, no co będzie, to będzie, spróbuję. Jak się okaże kiepska, no to po prostu odstawię ją do szafki, będzie sobie stała. A mowa o czechosłowackiej Solunie. Pierwszy raz na moim kanale prezentuję wam tą maszynkę. Zobaczcie, również pasująca kolorystycznie, oczywiście u mnie w takim czerwonym oto opakowaniu. Całe 25-20 gramów maszynki wykonana z aluminium, bardzo leciutka, całe 7,5 cm wysokości maszynki. Udało mi się skompletować oczywiście żyletki z epoki, bo jest to jeszcze produkcja, że tak powiem, z lat 70., 80., czyli za czasów, gdy Czechy i Słowacja to były jedno państwo, czyli Czechosłowacja. Soluna była produkowana w czeskiej stolicy dzisiejszej, czyli w Pradze,
produkowana, można powiedzieć, w takich zakładach, które nazywały się DIU, jeśli się DIU, jeśli się nie mylę, i produkowano ją coś na wzór naszego Visa-netu, czyli w milionach sztuk. Czesi, Słowacy, Polacy, Węgrzy, naprawdę i też cały blok wschodni, czyli ZSRR, golił się tymi maszynkami, były one powszechnie dostępne. Sama Soluna nie cierpi na, tak jak nasz Junior na przykład, który jest również wykonany właśnie z aluminium, nie cierpi tutaj na żadne wady konstrukcyjne, tak jak pamiętacie w filmie z Juniorem, gdy go używałem, odczułem pewne różnice, jeśli chodzi o ułożenie żyletki, że jedna strona była bardziej prosta lub krzywa i ta żyletka krzywo brała i tak dalej. Były również takie niuanse tutaj akurat Czesi wtedy produkowali. Naprawdę bardzo dobre jakościowo. Moja maszynka, zobaczcie, wygląda jak drzewo, powiedziałbym, jest to jak kora drzewna, taki wzór na rączce. Ciężkość jest tak samo przeniesiona tutaj jak w liderze, czyli sama czapka nadaje ciężkości tej maszynce. Maszynka jest trzyczęściowa, zaraz ją dla Was rozbiorę, ale pokażę Wam również pozostałe dwie, które mam w swojej kolekcji. Ta jest używana. Kolejne dwie, które mam, którymi będę chciał się Wam pochwalić, są nieużywane. I teraz tak, ta rączka i ta kolorystyka pudełka była dość popularna, ale była, powiedziałbym, w takiej wersji, tyle udało mi się znaleźć w internecie, była to wersja dość rzadka, dość mało spotykana. Najpopularniejsza Soluna, a tą udało mi się dostać w Wielkopolsce od pewnej pani, która sprzedawała również na portalu aukcyjnym maszynkę nieużywaną. Tak wyglądały najpopularniejsze maszynki Soluny, rączki w tym sensie, bo to mi chodzi, czyli powiedziałbym również aluminiowa, taka pokryta jakimś złotym czymś, bo nie jest to złoto, no nie oszukujmy się. Zobaczcie, ta czapka wykonana z mosiądzu i tutaj będzie to lepiej widać, na czapce jest wystemplowane logo właśnie Soluna, Made in Czechosłowakia. Takimi naprawdę mikroskopijnymi literkami i na samym opakowaniu widać również nazwę Soluna, cokolwiek to znaczy, ale u mnie moim rarytasem w kolekcji jest również takie oto pudełko. Jest to, z tego co się doczytałem, to jest opakowanie podróżne. Były to już egzemplarze naprawdę ekskluzywne jak na tamte czasy, mało dostępne już w samej Czechosłowacji wtedy bardzo, choć było ich dużo, to można to w takim opakowaniu bardzo ciężko było je dostać. Mi się udało również wylicytować właśnie z zagranicy ten zestaw, więc zobaczcie, jest to taki kolor niebieski, mieszczący w środku taki oto zestaw. Ja uzupełniłem sobie pędzelek do kompletu, by tutaj wszystko ładnie się zgrywało. I również jest to zestaw oczywiście nieużywany, nowy, z grzebieniem, ze szczotką do zmiatania włosów, ewentualnie z garnituru, z miejscem, z pudełkiem na mydło, na żyletkę oraz na pędzel. Więc mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Postaram się to tak w taki sposób pokazać. I trzecią rączką, którą udało mi się znaleźć, oczywiście w wersji, tutaj widzicie, jest taka, zobaczcie, wyglądająca niczym szachownica, jak na boisku piłkarskim w Wielkiej Brytanii, tak właśnie strzygą trawę w taką szachownicę. Bardzo ładnie to wygląda. I to są trzy, ja tak powiem, moje takie małe skarby w mojej kolekcji, które udało mi się przez ten czas, że tak powiem, poszukiwania Soluny odnaleźć. Także to będzie sobie leżało. Same maszynki oczywiście nie mają wielkiej wartości. Ja je kupowałem naprawdę za jakieś symboliczne 20 zł, ale ze względu na to, że bardzo spodobała mi się charakterystyka golenia, którą się charakteryzuje ta maszynka, to postanowiłem mieć na zapas. Gdyby ta mi się kiedyś zużyła, to mam jeszcze dwie, których będę używał naprawdę. I teraz tak, pozwólcie, że wezmę
mydło, bo się rozgadałem. Wycisnę pędzel. Zostawię, by to mydło, zobaczcie tutaj sobie, tak jak zaleca producent, zmiękło. Więc odkładam je na bok. Posłuży mi jako tak zwany pre-shave. A ja tymczasem schodzę na dół. Schodzę na dół. Oczywiście będę, skoro używamy czechosłowackiej maszynki Soluna, no to nie może być inaczej. Będę używał żyletek Astra, które również bądź co bądź wywodzą się z Czechosłowacji, tak jak u nas Polsilver wywodzi się z czasów słusznie minionych, tak właśnie te żyletki pochodzą od naszych południowych przyjaciół. Więc wykręcamy, widzicie, maszynka trzyczęściowa. Ja dałem oczywiście taką podkładkę, jedynką, dwójką do przodu. Skręcam wszystko razem. Nie ma żadnego problemu z osadzeniem żyletki. Żyletka leży od razu równo. Nie ma czegoś takiego jak we współczesnych maszynkach Fatipa. Żyletka, jak widzicie, delikatnie tutaj wystaje. Mam nadzieję, że będzie to widać. Oczywiście ja posiadam w swojej kolekcji, bo o tym nie powiedziałem, wszystkie trzy maszynki z głowicą zamkniętą, bo oczywiście były jeszcze wersje open comb, czyli wersje z, no że tak powiem, z grabiami, czyli wersja z otwartą głowicą. To już dla ludzi, że tak powiem, ekstremalnych. Więc tak, wyleję chwilkę, mydło zmiękło. Pozwólcie, że wyleję ten powiedziałbym marcepanowy zawrót głowy. Umyję rękę i zobaczcie, mydło delikatnie naciągnęło wody i widać właśnie po namięknięciu, że ma ono troszeczkę inną strukturę niż to mydło w tyglu. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Oczywiście obydwie wersje są w wersji tallow, więc pędzel zwilżony, jest to pędzel firmy Semog. Zobaczcie, to jest dobra, to wybrałem, odstawiam na bok. I wiecie co? Ten żel sobie dzisiaj daruję, bo myślę, że tą pianę, którą tutaj mam na skórze,
w zupełności wystarczy. A dlaczego, to zaraz wam powiem. W mojej ocenie piana właśnie tej wersji z bloku budowana właśnie na twarzy. Bo uwierzcie mi na słowo, według mnie muszę naprawdę przyznać rację tym, którzy upierali się na forach, że czella z bloku jest lepsza. Zobaczcie, piana niesamowita, czy to tej tygielkowej czeli, czy tej właśnie z bloku, ale w mojej ocenie, jeśli ktoś ubolewa nad tym, że nie ma dostępnego już mydła tabak, to naprawdę polecam wam zakupić sobie czellę właśnie w wersji tej z bloku. Będziecie bardzo, bardzo zadowoleni i uzyskacie, zobaczcie, taką samą pianę jak z tabaka, czy też z derby premium, tak jak ostatnio wam pokazywałem. Dodatkowo piana w mojej ocenie właśnie z tego bloku jest lepsza. Jest lepsza pod tym względem, że ma delikatnie więcej poślizgu. Ma taki charakterystyczny błysk właśnie, jaki spotkałem w tabaku. Świetnie się nią goli. Co do samej maszynki, jeśli miałbym ją porównać, jej charakterystykę pracy, to uważam, że jest to jedna z fajniejszych maszynek
w wersji takiej vintage'owej, powiedziałbym, jakie mam w swojej kolekcji. Jej skuteczność golenia, jej, powiedziałbym, komfort golenia. Ideał, naprawdę ideał. Lekka, trzeba się do niej przyzwyczaić. Ale na pewno powiedziałbym, że w mojej ocenie na pewno 100 razy lepsza niż nasz junior Wizametowski i na pewno lepsza niż maszynka o nazwie R41. Ponieważ R41 bardzo fajnie goli, ale ma jedną kiepską charakterystykę golenia. Żyletka w niej gra niemiłosiernie. Jest, że tak powiem, dla mnie nieakceptowalną maszynką. A tutaj w tej małej Solunie mamy połączenie, ja bym to nazwał, trzech maszynek, jakie znam. Czyli maszynki Gillette Tech, tej właśnie wyprodukowanej w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo mamy taką, powiedziałbym, fajną, przyjemną agresję, akceptowalną dla mnie, jaką spotkałem właśnie w maszynce Edwin Jagger 316. A dodatkowo komfort i odczucia goleniowe, jakie spotkałem u mnie w Game Changerze. Właśnie bierze ta maszynka od razu, wystarczy ją tylko prowadzić po skórze. Naprawdę wszystkim tym, którzy lubią R41, a chcieliby jakąś taką miłą odskocznię i zaskoczenie, to naprawdę nie bójcie się wydać tych kilku złotych na tę maszynę. Będziecie naprawdę mile zaskoczeni. To, co ona robi, jak ona goli, to jest niesamowite. Ja pamiętam od pierwszego golenia muszę przyznać, że tutaj Czesi czuć tą żyletkę na skórze właśnie, ale jest tak na tym poziomie przyjemności, którą naprawdę lubię. Co do samej Celli, to słuchajcie, jeśli mi ufacie i ja sam od siebie powiem, że jeśli zaufacie mojemu doświadczeniu i tego, że przetestowałem naprawdę masę mydeł, to wiem, co mówię i w mojej ocenie tutaj przewaga jest. Jest i to naprawdę na plus, jeśli chodzi o Celle z bloku. Są to, powiedziałbym, może nie zupełnie, ale Celle z bloku jest jakby lepsza, jakby jej więcej, jakby przede wszystkim jest troszeczkę więcej tej tłustości na skórze pozostaje w porównaniu do tej Celle Stygla czerwonego.
Niesamowita sprawa. I jeśli miałbym porównać tą czellę właśnie z bloku, to porównałbym ją do tabaka w wersji talu. Naprawdę takie same odczucia goleniowe mam, z tym, że no wiadomo, inny zapach, ale właściwości na tym samym genialnym poziomie w mojej ocenie. I płacąc 99 zł lub powiedzmy stówkę z przesyłką, naprawdę otrzymujemy bardzo dużo ciekawych goleń na lata, więc tutaj mogę serdecznie polecić. Co do samej maszynki Soluna, zobaczcie, tak się prezentuje po goleniu, ma na sobie jednak trochę osadu, będzie co czyścić i będzie czekała na kolejne golenie, ponieważ jest to naprawdę świetna maszyna. Jeśli mogę Wam coś polecić niedrogiego i fajnego, to naprawdę ta maszynka Was z pewnością zaskoczy bardzo pozytywnie. Więc cóż, Cella Lozione Dopo Barba, czyli kwiatowo-cytrusowa kompozycja z delikatnym drzewem sandałowym, z pantenolem, gliceryną i alantoiną w składzie. Niesamowity zapach. Więc zostaje jeszcze odrobina na zakończenie, jak zawsze zresztą. Skóra oczywiście przez jakiś czas po tej wodzie będzie się lekko kleić, ale taka jej charakterystyka, że za 40 minut do godziny wszystko się ładnie wchłonie i skóra będzie naprawdę przyjemnie odżywiona. O! Widzicie, jaka sierota ze mnie? Zdarza się. Także uratowane, nic się nie stało. Czas chwycić za dzisiejszą jerbkę. I podziękować za dzisiejszy przydługi odcinek. Także dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się na kolejnych goleniach, również z ciekawymi produktami, które dla Was przygotowałem. No, a nie da się ukryć, że przede mną naprawdę trudne wyzwanie, powiedziałbym prosto od naszych zachodnich sąsiadów, ale to tylko tytułem wstępu. Dziękuję za dzisiaj i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się. Cześć!